Hej, dzisiaj zapraszam na test nowości. Przetestowałam ogrom nowych kosmetyków, między innymi nowy podkład z marki Alterra. Tak, Alterra pojawiła się w Rossmanie ze swoją kolorówką i ja kupiłam all-in-one make-up i jest to podkład do twarzy, ale dzisiaj test będzie również drugiego podkładu. Jest to bel z Biedronki BB Cream. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to się stało, że w jednym odcinku testuję dwa podkłady, jeżeli jesteście ciekawi, jak powstawał ten makijaż nowościami od Makeup Revolution, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Marka Alterra wprowadziła do Rossmana kosmetyki kolorowe i możemy tam znaleźć wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy, żeby zrobić sobie makijaż. Mi udało się dostać podkład All-in-One Makeup, 3 w jednym, i to jest podkład, który ma nam zapewnić krycie, ma pielęgnować, a także ma działać jako korektor. Mnie najbardziej zainteresowały podkłady. Oprócz tego były jeszcze chyba dwa inne rodzaje, ale powiem wam, że kolorystyka jest taka sobie. Ona jest albo ciemna, albo wpada w różowe tony. Ciężko było mi znaleźć taki kolor, który mógłby odpowiadać mojej tonacji. I wydawało mi się, że ten, i to jest odcień 01 Nude, byłby chyba najbardziej odpowiedni. Zaraz go sprawdzę jeszcze. Bo wiecie, inaczej się testuje jednak podkład w drogerii przy światłach jarzeniowych, a inaczej to wygląda później na twarzy. Podkład jest zabezpieczony, więc to jest bardzo dobry znak. Wiemy, że nikt go wcześniej nie otwierał. Kosztuje 16,99. Widziałam, że na podkłady innego rodzaju jest teraz promocja i kosztują nawet 10,99. Odcień Nude. Zobaczcie, to jest najjaśniejszy odcień. Bardzo opalony. No ale zobaczymy. Pachnie jak krem. Oj, nie wiem. Jeszcze jak ściemnieje, to nie będzie ładnie. Także bladziochy nie mają czego szukać tutaj. Robię sobie kilka kropek. O, błyskawicznie się rozprowadza. Słuchajcie, ja bym powiedziała, że to jest taki bardziej BB krem. Tutaj to krycie nie jest jakieś powalające. Na drugą połowę nałożę palcami. Zobaczę, jak to się rozsmarowuje, jak to się nakłada. Bardzo szybko się nakłada palcami. W zasadzie jak krem i wtapia się w skórę. Krycie bardzo średnie, ale wygląda tak naturalnie na twarzy. Tylko szkoda, że nie wyszli z propozycją jaśniejszych odcieni. Być może na lato będzie to fajna opcja. Słuchajcie, błyskawicznie się naprawdę to rozprowadza na skórze. Ale jestem opalona. O nie, słuchajcie. Dobra, ja nałożę drugą warstwę, żeby sprawdzić, czy można zbudować krycie, ale po pierwsze zobaczcie, jak on ciemnieje. Widzicie? To jest najjaśniejszy odcień. Ten podkład ma również pielęgnować naszą skórę, bo jest tutaj olej ze słonecznika i jest również aloes. Ale co z tego, jak te odcienie są tak ciemne? No zobaczcie, jak to wygląda. Zdecydowanie już nic się z tym nie da zrobić. Nawet jakbym chciała go rozjaśnić czymś, to ja po prostu wyglądam jak mulatka. I nic mi po jego ładnym wykończeniu, nic mi, że się cudownie wtapia w skórę, jak kolor jest po prostu nie do uratowania, najjaśniejszy. Przyciągnę sobie jeszcze troszkę po szyi tutaj, żeby nie mieć aż tak okropnego odcięcia. Przyjemny jest ten zapach. No ale co z tego? Co z tego? O nie. O nie. Roluje się. Ta poprzednia warstwa już mi zastygła i jak chciałam ją tutaj doklepać, słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. No nie. Ja go sobie sama ściągam, zobaczcie. Ej, 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 ej. No i jak ja mam to skomentować? Słuchajcie, znowu jest jakaś totalna porażka.
mi ostatnio powiedziałyście, że ja być może zbyt mocno tarłam tamten BB krem, który mi się poprzednio rolował z jej Lolo. No ale tutaj... No sobie po prostu mogę go zdjąć. Dobra, poczekajcie, ja może to doklepię. Co z tym teraz zrobić? Ja to chyba idę zmyć. Ale szkoda. Dobra, jestem jeszcze raz, zmyłam ten podkład i przeanalizowałam sytuację. Być może nałożyłam go zbyt dużo i być może nie powinnam tego robić beauty blenderem. Więc może ten beauty blender nie, więc nałożę po prostu szybko, tak jak BB krem, tak jak zwykły krem, żeby to było takie, wiecie, szybkie na lato nałożyć i powiedz, dla opalonych karnacji. Więc zrobię to jeszcze raz, żeby dać mu szansę, żeby go nie skreślać, bo szkoda, bo formuła jest fajna, ładnie wygląda na skórze, a kompleks pielęgnacyjny, szkoda, no ale zobaczymy, słuchajcie, po prostu nałożę go tak jak krem. Szybko, żeby nie narobić sobie plam, bo jeżeli on faktycznie zastyga, tak jak widziałyście, to musimy zrobić to szybko. No dobra. Zaczął zastygać. Jak widzicie, krycie jest średnie. Nie przykrył mi przebarwienia, nie przykrył mi jakichś tutaj krostek, ale czuję, że właśnie zaczął zastygać. No i ciekawe, czy jak teraz potrę twarz palcem, to czy coś zacznie mi się rolować. Już pomijmy to, że ten kolor jest kompletnie nietrafiony i on jest po prostu dla mnie za ciemny. No ale ciekawi mnie teraz właśnie ta formuła, czy ona się będzie rolowała. Zobaczę jeszcze tylko, czy mam plamy na twarzy, tak jak jest bliska. No trochę mam, ale to też wynika z tego, że on jest po prostu za ciemny i zrobiłam to szybciutko palcami. No i zobaczcie, nie. Jednak się robi. Widzicie to? Jednak. Aj, szkoda, no. Jestem jeszcze raz, zmyłam po raz kolejny podkład i szkoda, bo test nie wypadł tak dobrze, jakbym chciała, a wiązałam wielkie nadzieje z tym podkładem. Marka Alterra, wszyscy znamy i kochamy, dobry skład, miał pielęgnować skórę, miał wyglądać bardzo ładnie i faktycznie coś w tym jest, że on wygląda na skórze ładnie zaraz po nałożeniu. Później dzieje się coś dziwnego, oprócz tego, że kolor jest totalnie nietrafiony i to jest najjaśniejszy odcień, to po chwili on zastyga i no po prostu roluje się. Ale w związku z tym, że ten test poszedł słabiutko, to mam kolejny podkład, a raczej BB krem do przetestowania. I to jest Belle z Biedronki, BB w odcieniu Ivory, który ma zapobiegać błyszczeniu się skóry, ma niwelować widoczność porów i ma optycznie wygładzać skórę. No i zobaczymy. I tutaj, jak widzicie, zabezpieczenia żadnego już nie ma, ale odcień jest zdecydowanie lepszy. I to już jest taki klasyczny BB krem. I tutaj konsystencja jest już bardziej gęsta, bardziej kryjąca i zdecydowanie nie przypomina mi tych klasycznych BB kremów. Bardziej zakwalifikowałabym do BB kremu właśnie ten z Altery, ponieważ ma lżejszą konsystencję i o wiele mniej kryje. No ale zobaczymy. Krycie oszacowałam na ręce, a tu z kolei jest ten kolor bardzo jasny. Rozprowadzę go palcem, bo tak te BB kremy ładniej właśnie wyglądają. Ja myślałam, że to jest klasyczny podkład, dlatego zaczęłam od beauty blendera, ale jednak BB kremy, jak nakłada się palcami, to wyglądają zdecydowanie ładniej. Nie, to krycie też nie jest jakieś takie oszałamiające. Ale konsystencja jest bardziej gęsta od tego pierwszego. Już czuję, że zastyga. Może sobie doklepię jeszcze gdzieś tutaj, gdzie mam jakieś takie pojedyncze krostki. Zdecydowanie nie jest to BB krem rozświetlający. Czuję, że moja skóra jest właśnie teraz taka tępa. Sprawdzam, czy jest podatny na rolowanie, bo ja mam coś ostatnio z tym rolowaniem pecha. Nic tu się nie dzieje, nic się nie roluje. Postaram się dołożyć jeszcze jedną warstwę, bo to krycie jest jak dla mnie zdecydowanie za małe. Chciałabym, żeby te moje przebarwienia zniknęły i jakieś jeszcze tutaj pojedyncze krostki.
Ale jak na razie kolory cery widzę, że jest dosyć fajnie wyrównany. Doklepałam jeszcze drugą warstwę sobie gąbeczką i to jest zupełnie coś innego niż tamten poprzedni produkt. Tu bardziej bym go nazwała kryjącym, delikatnym, zastygającym, matowym podkładem, a nie BB kremem. Faktycznie skóra wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Nie wygładził jakoś tak szczególnie porów, ale też ich nie uwydatnił. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak skóra jest zmatowiona i w zasadzie to przykryta, bo powiedziałabym, że podkład kryje tak w 70-80%. Zobaczcie, poprzykrywał praktycznie wszystko. To były dwie warstwy. Nic się nie roluje i właśnie można budować krycie. Tutaj to krycie się nie zjada. Może przez to, że właśnie podkład zastyga, czy ten BB krem zastyga i można spokojnie dołożyć sobie kolejną warstwę. No na razie podoba mi się to bardzo. Nałożę korektor, mam kilka nowości do przetestowania, więc sprawdźmy sobie pozostałe rzeczy. No i zobaczymy na koniec, jak ten podkład wygląda przypudrowany z różem, z rozświetlaczem w całej swojej okazałości. Jeżeli chodzi o korektory, to mam nowość z Make Up Revolution Conceal and Define Infinity. Mam w dwóch odcieniach. C6,5 i C3. I to jest korektor z dość dużym aplikatorem. I to jest odcień C6,5. Zobaczcie, to jest odcień neutralny. I widzę tutaj sporo żółtych tonów, ale jest dość jasny. Natomiast C3 jest już sporo chłodniejszy. Zobaczcie, tutaj ewidentnie wybijają się różowe tony. I z tego co widzę, to jest korektor bardzo dobrze kryjący. Myślę, że to będzie świetny korektor do zakrywania cieni na powiekach, bo ja z kolei mam bardzo mocno zasinione właśnie powieki i tutaj mam największy problem. No i jest dość jasny. Rozpracuję sobie gąbeczką. No zdecydowanie nie jest to nabliżający korektor, ale krycie ma niezłe. Nie widzę tu absolutnie żadnej nawilżającej warstewki. No jest trochę za jasny dla mnie, ale zaraz wykończę makijaż, nałożę bronzer i zobaczymy, może to się jakoś zniweluje. Nałożę jeszcze troszkę tego C3. Może tym uda mi się zniwelować tą jasność. Same wewnętrzne kąciki. Już nie chcę tutaj na te swoje zmarchy pakować dużo, bo widzę, że jednak to jest korektor, który może podkreślać zmarszczki przez tą swoją suchość, ale krycie ma naprawdę bombowe. Dobra, słuchajcie, oprócz tego, że korektor jest zdecydowanie dla mnie za jasny, to skóra na powiekach wygląda fantastycznie. Jest naprawdę świetnie ujednolicony kolor. Nie przebijają żadne żyłki, żadne zasinienia i to jest super. I powieka jest naprawdę rewelacyjnie przygotowana do tego, żeby nałożyć właśnie teraz cienie. I to nie jest korektor taki mokry. On zastyga. To będzie korektor zastygający, mocno kryjący. Więc do nałożenia pod cienie świetnie. Uważałabym z nakładaniem go w dużych ilościach tutaj pod oczami, szczególnie u osób, które mają już widoczne zmarszczki, bo może je podkreślać. I jeszcze mam takie przemyślenie, że właśnie przez to, że to jest korektor zastygający, idealnie będzie się nadawał jako baza pod cienie, bo nie będzie się tak szybko rolował, więc wszystkie posiadaczki tłustych powiek mogą się pokusić o ten korektor. I słuchajcie, mam też taką pakę pędzli z Make Up Revolution. Przetestuję sobie kilka, nie będę robiła jakiegoś skomplikowanego makijażu oka dzisiaj, to zostawimy sobie na inny moment, ale przetestuję sobie te pędzle do twarzy, bo dotykałam już i wydają się naprawdę być bardzo miłe. Więc wyjmę sobie z opakowania, zobaczcie jaki tutaj jest piękny zestaw. Bardzo miłe pędzle, bardzo ładnie wyglądają, fajne wykończenie, więc nałożę sobie teraz puder. A puder mam mój ulubiony Lili Lolo Flawless Silk. Rozświetlający puder, przepięknie wyglądający na twarzy. Mięciutki pędzel, fajny. Nie ma tutaj żadnego numerka tego pędzla, więc ja w zasadzie to ja nie wiem, czy one są tylko sprzedawane w zestawach, czy można też pojedynczo dorwać te pędzle, nie wiem. Może tak odrobinę tylko tutaj pod okiem. To może zajmę się teraz brwiami i mam kolejną nowość z Make Up Revolution, to jest Highbrow Gel. Mam w dwóch odcieniach. Medium Brown i Dark Brown. Z Eveline Cosmetics używam tego Brow and Go w odcieniu właśnie Dark Brown, więc też tutaj wybiorę sobie ten sam odcień. Zobaczymy,
W ogóle, co to jest za produkt? Brow Gel, więc być może to będzie coś podobnego do tego z Eveline. O, jakie ładne opakowanie. Taki żuczek. O, jaka mini szczoteczka. Zobaczcie to. To jest najmniejsza szczoteczka, jaką kiedykolwiek widziałam. Serio. Tylko co on robi? Czy to jest takie, że będzie utrwalało? Ja chyba sobie najpierw wypełnię kredką i dopiero zobaczę, co to jest. Bo myślę, że raczej sobie tym nie wymaluję brwi. Bardziej chyba je utrwalę. Podkreśliłam sobie delikatnie brwi kredką i zobaczymy, co ten żel mi tutaj zrobi. Ale on jest precyzyjny, słuchajcie, ta szczoteczka jest genialna. Ja myślałam, że Eveline ma małą szczoteczkę, ale i Dark Brown to jest bardzo ciemny, chłodny brąz. Najbardziej interesuje mnie, czy on będzie zastygał. Formuła nie jest gęsta, powiedziałabym, że to jest taka luźna maskara i faktycznie bardzo mocno przyciemnia brwi. Aż się zdziwiłam, jak mocno. No, ta jeszcze nie zastygła. I zobaczcie, Dark Brown jest bardzo ciemnym brązem, no prawie wpada w czerń, ale chłodnym. Aż jestem ciekawa, jak wygląda Medium Brown. Bo obawiam się trochę, że będzie wpadał w takie rudawe tony, czego ja bardzo nie lubię. A może nie. Jedno jest pewne, pozostawia bardzo dużo koloru na włoskach. No na szczęście nie wpada w rudość. Dark Brown i Medium Brown. Zastygły już, ale to nie jest, wiecie, taki mur beton. Przez to, że ta maskara pozostawia dużo koloru, naprawdę dużo koloru, to osoby, które nie mają wprawy, mogą sobie porobić mazów, więc ostrożnie. Ale faktycznie brwi ładnie zastygły i trzymają swój kształt. Dobra, to teraz się muszę trochę przybrązowić, bo widzę w podglądzie, że strasznie mam jasne okolice pod oczami i w zasadzie podkład też jest dosyć jasny. Więc mój ulubiony bronzer ostatnio z Lily Lolo w odcieniu Honolulu, ten sam pędzel, którym nakładałam puder. I postaram się trochę ocieplić. Wezmę sobie kolejny pędzelek z tego dużego zestawu, taki do blendowania i nałożę sobie ten bronzer w załamaniu powieki, żeby troszeczkę przyciemnić sobie ten korektor. Też nie wiem, jaki to jest numerek. Bardzo przyzwoity pędzelek do blendowania, bardzo mięciutki, nic nie kłuje. I ma bardzo fajny, precyzyjny kształt, więc myślę, że to będzie naprawdę udany pędzel do blendowania właśnie cieni. I mam kolejną nowość z Make Up Revolution, to jest eyeliner w pisaku. Renaissance Flick, tak to się nazywa. W takim pudełeczku przyszedł. U mnie eyelinerów nigdy dość, ale cieszę się, że jest to pisak. I bardzo precyzyjny pisak. Zobaczcie, bardzo precyzyjny, nic tutaj się nie wylewa, nie rozlewa w załamaniach skóry, to mi się bardzo podoba. Przyszła do mnie ostatnio spora przesyłka z Make Up Revolution i postanowiłam dzisiaj kilka z tych rzeczy przetestować i zobaczyć, jak się będą zachowywały u mnie, bo ja nie często testowałam Make Up Revolution, więc bardzo się cieszę, że mam dzisiaj taką możliwość. Przyszły różne rzeczy, przyszły i cienie, i rozświetlacze, i mgiełki. Nie wszystko uda mi się przetestować dzisiaj, no ale część z tych rzeczy wezmę na tapet i między innymi właśnie bardzo ciekawa jestem tego eyelinera. Jest dość sztywna końcówka, to mi się na razie podoba. Bardzo precyzyjny i pozostawia naprawdę sporo tuszu. Nie faluje się na moich pomarszczonych już powiekach. Dobra, test. Wewnętrzny kącik, czy tutaj się rozjedzie, czy nie. I test zewnętrzny kącik. Czy będzie falował razem z moim załamaniem, czy jednak posunie ładną, ciągłą linię.
No dobra, eyeliner zachowuje się wzorowo. Nic się nie wylało, nic się nie rozlało w załamaniach i zagłębieniach mojej skóry na powiekach, co jest bardzo częste. Jeżeli eyelinery są zbyt wodniste, to one się po prostu rozlewają. Nie wygląda to estetycznie. Nie miałam najmniejszego problemu, żeby sobie tutaj narysować wewnętrzne, to wiecie, zakończenie. I bardzo łatwo i precyzyjnie malowało mi się jaskółkę, więc naprawdę świetny produkt. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością, czy on się nie będzie kruszył, ale jak na razie widzę, że ma bardzo ładną czerń. No i wygląda dość stabilnie. Kolejna nowość, maskara Blow Out od Make Up Revolution i do tej krechy moje rzęsy aż wołają o objętość. No i to jest właśnie maskara, która ma im tą objętość zapewnić. Szczoteczka silikonowa, widzę, że formuła tuszu jest dość gęsta, zobaczcie, bo osadziła się tutaj na końcówce i widać bardzo, bardzo cienkie i gęsto usadowione włoski. Czy wypustki na tej szczoteczce? Ciekawa jestem. Ja nie lubię robić testu takich świeżych maskar, bo formuły zazwyczaj mi nie odpowiadają. Ja muszę dać tym maskarom chwilę odetchnąć. Nie, no jednak troszkę się sklejają. To jest właśnie to, co mówię. Formuła tuszu jest jeszcze zbyt rzadka, jeszcze nie nabrała mocy takiej, jak ja lubię. I widzę, że maskara ma potencjał, ale jeszcze musi chwilkę poczekać. To jeszcze nie jest ten moment. No, troszeczkę mi się porobiły takie nogi pająka. Taka troszeczkę Twiggy teraz wyszła, bo jednak te rzęsy mam posklejane, widzę to. I jedno, co muszę zaznaczyć, że maskara błyskawicznie zastyga. I mam nawet dwa rozświetlacze. Jeden jest rozświetlaczem w kamieniu, oczywiście od Make Up Revolution, i drugi jest rozświetlacz sypki i również wpada w różowe tony. Zastanawiam się, którego użyć dzisiaj, ale może tego? Ruby Crush. Piękne opakowanie. Nie wiem, czy teraz mi do tego makijażu będzie ten róż pasował, ale jestem ciekawa wykończenia. Czy to właśnie jest bardziej róż rozświetlający? Czy bardziej jednak jest to rozświetlacz? No wygląda pięknie, słuchajcie, wygląda pięknie. Takie cudne cacuszko. I co, może kolejny pędzelek, taki ścięty z tej wielkiej paki pędzli. To będzie chyba róż. Ale mogę się mylić. O, będzie jednak róż. Zostawia różowy... Zostawia sporo różowego koloru. No, dobra, ja to muszę jakoś uratować, bo wykończenie ma bardzo ładne, tylko Anka, troszkę mniej, no, troszkę mniej tego. Słuchajcie, mogłam to najpierw sprawdzić na palcu, ale nie myślałam, że to będzie aż taki pigment. Zobaczcie. To jest jednak rozświetlający róż i to bardzo mocno napigmentowany, także lekka ręka. Choć ostatecznie bardzo dziewczęcy i bardzo rozświetlający, fajny róż, ale ostrożnie, ostrożnie z ilością, bo skubaniec jest bardzo napigmentowany. I na koniec dwie pomadki i dwie w dziennym, fajnym odcieniu. To jest pomadka matowa, a to wydaje mi się być bardziej czymś w rodzaju błyszczyka, chociaż nie wiem, sprawdzę jedno i drugie. Myślę, że użyję bardziej tej matowej dzisiaj. Już nie mam miejsca na tej mojej wymalowanej dzisiaj łapie. Zobaczcie. O, fajny odcień. To jest matowa pomadka w odcieniu numer. Halo. Halo. 113 Hard Race. Bardzo małe tutaj są literki. A tu jest, ojej, czy mi się wzrok psuje? 107 Sheer. Też jestem ciekawa. To ma odcień. A, to już jest bardziej kolorowy błyszczyk. Bardziej koralowy odcień. Wracam do matu. 113. Ale ładnie pachnie. Właśnie coś mi tutaj tak ładnie zapachniało. Idealny nudziak. Cieniutki aplikator. Dziwny, ale w sumie bardzo precyzyjny. Na razie jest bardzo kremowa. Zobaczymy, kiedy zastygnie. I bardzo wydajna, bo nic nie dobierałam, a pomalowałam całe usta, więc spoko. Formuła bardzo kremowa. Chcę współpracować. Całkiem przyzwoita pomadka. Na razie jeszcze troszkę się klei. Nie zastyga na taki suchy mat. Czuję, że jeszcze trochę pracuję. Zobaczymy, ile jej czasu zajmie. Ok, makijaż skończony i
bardzo podoba mi się pomadka, ale krótkie podsumowanie. Podkład Altera All-in-One Makeup. Nie dla mojej cery, nie dla mojej skóry. Zbyt ciemny, dziwna formuła. Dziwnie zareagował z moją skórą, zrolował się. Ja muszę go odpuścić niestety. Jeżeli chodzi o BB krem z Biedronki, i teraz muszę zaznaczyć, ja nakładałam ten podkład o godzinie 14, teraz jest 19, ale w międzyczasie robiłam dużo różnych rzeczy i musiałam ugotować obiad i wiecie, kwarantanna rodzinna, różne rzeczy się dzieją, więc ten film nagrywam naprawdę cały dzień i dopiero teraz o 19 go kończę i muszę Wam powiedzieć tak, wygląda przepięknie zaraz po nałożeniu, skóra jest matowa, wygładzona, świetnie to wygląda, naprawdę wygląda bardzo naturalnie. Natomiast jest 19 i ja widzę, że on już stracił swoją trwałość. On się po części wchłonął i to tak dziwnie się wchłonął, że widoczne są moje pory na nosie, gdzie ja tego bardzo nie lubię. No po prostu zachował się jak BB krem, czyli został wchłonięty po części. Ja sobie troszeczkę poradziłam z tym, nałożyłam jeszcze trochę podkładu mineralnego w międzyczasie i wygląda to ok. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że trwałość jest taka sobie. 10 zł i pozostawia moją mieszaną skórę na 3-4 godziny w takim zmatowionym stanie i wygląda bardzo naturalnie, więc to muszę mu przyznać. To może teraz kilka hitów, które mi się bardzo spodobały z Makeup Revolution i na pierwszy rzut pójdzie na pewno eyeliner, bo jest bardzo precyzyjny i bardzo ładnie wygląda, prosta praca, ładny kolor, nic dodać, nic ująć, więc to na pewno. Fajny róż dziewczęcy i rozświetlający, ale lekka ręka, bo naprawdę jest mocno napigmentowany. Jeżeli chodzi o korektory, to jest jeszcze raz przypomnę Conceal and Define Infinity, mocno kryjące, zastygające, idealnie będą się nadawały jako baza pod cienie, uważałabym ze skórą dojrzałą. Brow Gel. Pozostawiają dużo koloru, ale moje włoski, słuchajcie, pozostały nietknięte i w dalszym ciągu są na swoim miejscu, więc duży plus. Maskara musi jeszcze trochę poczekać, niestety posklejałam moje rzęsy i nie jestem jak na razie zadowolona, ale poczekam za 2 tygodnie i dam Wam znać, czy ona mi się w końcu sprawdziła. Zapomniałam na sam koniec, jeszcze mam mgiełkę, jaka to jest mgiełka kokosowa i ja już ją testowałam, słuchajcie, nawet widać ubytek, bo strasznie spodobał mi się atomizer, zobaczcie, to jest taka naprawdę mgiełeczka i bardzo podoba mi się zapach. Natomiast nie jest to taki typowy utrwalacz do podkładu do makijażu, ale fajnie odświeża. Moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Przypominam tylko, że jeszcze przez kilka dni na moim kanale trwa rozdanie pod ostatnim odcinkiem lub w ostatnim odcinku z ulubieńcami. Możecie dowiedzieć się wszystkich szczegółów. Jeżeli jesteście zainteresowane tym rozdaniem, to oczywiście obejrzyjcie sobie filmik. A za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Buziaki, pa!